przygotuj się na sąd u skutecznego Boga. Lekkie obrażenie, lekkie obrażenie. I tu się zaczęła wojna. No, nie będę was kłamał. Musiałem wrócić się i tu z powrotem przyjść, się zaopatrzyć. Jakieś rzeczy, co by mi wspomogły, ale łatwo tak nie jest w tych tym. I tu trzeba się bardzo dobrze przygotować. Można jechać na konsoli, w sumie kontrol. Niektórzy nawet dobrzy gracze darowują sobie tutaj zabijanie poszczególnych tych. Jadą na tym kodzie. Ładnie jak za dawnych dni. Można w sumie żyć w krasnoludzkich jaskiniach. Bo jest tyle zawartości tutaj, że to się. Już wiem, że na 100% wszystkiego nie przyszedłem. W imię prawości! Moja broń, moja broń, moja broń. Nie działa! Moja broń, moja broń, moja broń. Upewnię się, że nie zdarzy się to po raz kolejny. Nie działa! Moja broń. Takie pajączki teraz to prościzna jest. No. Simisz? Jak to się czyta? Simisz? Tatusiu, czy to ty, tatusiu, to ja, Simisz. Nie, na pewno nie jestem twoim tatą, Simisiu, jestem kobietą, ale homofobiczne i... Ja pierdzielę, ta gra by teraz nie wyszła. Bo teraz by było tak. Nie, na pewno nie jestem... Twoim tatą, ale mogę być twoim tatą. Jestem kobietą. Nazywam się Shares. Mogę być twoim ojcą, matką? Mój tatuś to Konlan. Może być też mamusią, byłoby teraz. Jest kowanem w Kuldahar. Jest taki szeroki, taki wysoki. Jeśli by tu był, rozkładałby by te potwory na łopatki. Bach, bach. Och, ach. Ten ostatni odgłos to jaszczurki i pająki dostające manto. Nie mój tata. Dobra, porozkładamy. Nie wiem, czy ja tak wyczyściłem. A wiem, że w tej grze jeszcze taki jeden umyk, że jak się nie wyczyściła, puściło się. No to później byli pozabijani. Ile jeszcze tego jest do zwiedzania? Mówię, ta gra by teraz nie wyszła, bo jaszczuro ludzie byliby pod ochroną, tylko gatunek zagrożony pewno. Ktoś widział jeszcze Ruda? Ale homofobiczna gra. A co, nie mogę sobie pogadać? Autorze? Chociaż tyle mam. Ja słowa dotrzymuję. Zobaczymy jak inni. Co jakiś czas łapię na tym, że chciałem Zuma zobaczyć. Znaczy powiększenie. Też już zaczynam gadać po polsku. Ojej, co z tym trolem? Trolem i trolem. Wytrzymałość i matera. Berserker. Popatrzcie, że idzie. Jestem gotowy. Ubić trola. No. A teraz zrobimy numerek. Prześpimy się. No niestety. No dobra. Drizdu. Jest osłabiony, ale się zgłupia. No dobra, jedziemy troszeczkę na rezerwie.
Pomyśleć, że kopalnia w Naszkel, to by człowiek przeszedł Nawet szybciej. Barbarzyńcy potrzebują odpoczynku. Gdzie to jest? Zatrzymajmy się tu na chwilę. No, podejdźmy tu. Już byliśmy przecież. No i jesteśmy chyba u celu. Ale zobaczymy, co jest grane. Talonicka kapłanka. Talonicka kapłanka. No dobra. Oj, oj, oj. Czcigodna matka Egenia. Czemu nie Eugenia? Chociaż gotowa jestem cierpieć i umrzeć za mojego Boga, wolałabym raczej tego uniknąć. Proszę więc, pomóżcie mi. Ależ oczywiście, że pani pomoże. To zrobimy tak. No ja to nic nie da. Trzeba ci czego? Wywołanie choroby. Czego chcesz? No ten tradycyjnie już jest przygłupi. Jestem przy tobie jak zawsze. Wiem, co by tu zrobił mądrego. Pomienne ostrze, może to coś da, zobaczymy. Pyta się, co ty wskazujesz, a ja walę. Przywołanie zwierząt. Po prostu wskaż mi cel. Jestem gotów. No. Chętnie. Ty tu zaatakuj. A ty się skai. Powiedzmy i co tu będzie się działo? Wszystko fajnie jest. O. Dobrze. Napisz się. Drogi Miszu. Szał barbarzyńcy. No dar tradycyjnie. Boska moc jest dobra rzecz. Czekajcie. Karta postaci jeszcze nie. O. Regeneracja i napić się trzeba. Mikstura tłumienia magii się przyda. Dalej, tak ty jesteś. Dobrze. Miksturka. No. Bez problemu. O, wszystko się aktywniło. Ktoś tam narzekał na forum. Tradycyjnie wiadomo kto. Teraz po kolei. Dobra, przyspieszymy. No, czcigodna matka Egenia. Dziękuję za wybawienie mnie od talonitów, ale z przyjemnością poddałabym się ich rytuałowi, aby nie mogli więcej krzywdzić niewinnych. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Dobra, gdzie są ludzie? Co robili? Kapłani i ich powiązający sprzymierzeńcy pochwycili mnie, gdy wędrowałem przez góry. Zamierzali mnie właśnie poświęcić Talonie, mając nadzieję, że ich plugawa bogini wesprze ich w realizacji tego pomysłu. Gdzie reszta więźniów? Co robili Talini?
Dobra. Idziemy. No. Kucienka. Można, można. No i co? Agenia se poszła w Olirę? Zobaczymy. Kapłanka Ilmater. Jestem gotowa. Co ty chcesz? Już tam jestem. Czcigodna matka Egenia, jesteś z powrotem. Mogę ci w czymś pomóc? Tak, potrzebuję uzdrowienia. Dla wszystkich. To akurat. No, jak to wyszło w praniu? Fajnie, lubię te efekty. Wiesz coś na temat religii Talonitów? Dar mówi, talonici to plugowa banda, oddają część talonie bogini jadu i zarazy. Dobra. Zobaczymy, co tutaj jest do sprzedaży. No, szały, znaczy szały nie ma, jest trochę kasy. Zawsze się taki zwój przyda. Nigdy nie jest ich za mało. I teraz mikstura dodatkowego. Mikstura zdrowia. Może to jest kuźwa, bo ograniczone niestety. Ilości, no. No i fajnie. Coś do identyfikacji jest? Może by się udało tutaj przenocować. Jak widać nie za bardzo. No to jeszcze wrócimy. Aż mi się to nie widzi. No mnie wysłał tutaj. Urodzinówki. Potrzebuję nieco odpoczynku. Dobra, zobaczymy, co tutaj zostało z tych kapłanów talonickich. No jest trochę. Dobra, na razie im porozdajemy. Czuję, że będzie mnie to dużo kosztowało, bo nie mam zbroja płytowa.
No już jest po tym, po ptakach. No ale niby ich wytłukłem, a się jeszcze pojawiają. Chyba bez sensu. No i dobrze, że przeciążenie. Oj, nie, nie. Jeszcze to podejdziemy. Tutaj. Obawiam się. Mówię, warto tutaj wchodzić, zaglądać wszędzie. Musimy chwilę odpocząć. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Musimy wkrótce odpocząć. Tu staje się nerwowy. Więc to. A wrócimy do Kuldahar. Powiemy może. Jest jak jest. No jeszcze tutaj. Mógłbym wam to odpuścić, no ale... To jest taki jakby odpowiedź na to, co tam niektórzy bełkocą na naszym forum. Jeszcze tu zejdziemy. Dobrze, zaraz sprawdzimy coś w dzienniku. Według daty. My jesteśmy w smoczym oku i dupa. Wykonane zadanie. No dobra. Idziemy dalej. No, chyba zrobiliśmy wszystko, ponieważ czcigodna matka Egenia nie ma nic już do powiedzenia. No to wracamy do Kuldahar. Jesteśmy poziom wyżej, trzeba pamiętać jeszcze, żeby tu wszystkich wyróżnić, żeby tamci z kolei mogli wrócić. Ci pojmani. Niestety. No, ale jeszcze trzeba trochę posprzątać na tym poziomie. Co tutaj jest? Ja cię sunę. Obawiam się, zasnę idąc, nie będę dłużej maszerować. Musimy chwilę odpocząć. Ale mają zjebane te kurwa ścieżki. Nie wiem, co się stało. Sam musiałem obejść. Kiedyś troszeczkę to inaczej wyglądało. Ale mi się coś popierdoliło. Dokładnie jak całkiem jest możliwe. Autorze modyfikacji. Co jest grane? O, dziennik. Rewajna. A to co było wspominane. Urywek. No muszę to niestety przeczytać. Jutro spróbuję przejść przez góry w pobliżu przełęczy Kuldahar. W jakiś sposób czuję, że powinienem pomóc Podgarowi i innym w ich poszukiwaniach. W końcu, jeśli pojawią się jakieś potwory, nie będą mieli zbyt wielkich szans. Ech. Może moi bracia mają rację, my, elfy, nie powinniśmy wtrącać się w sprawy ludzi. Te ziemie mogły na kiedyś należeć do naszego ludu, ale to było dawno temu. Teraz jest to terytorium dzikich barbarzyńców, Rekhet i 10 miast. Dlatego, dlaczego mamy opierać się tej fali? Ci, którzy tak robią, często wpadają w wir wojen i podbojów. Normalne podejście tych jebanych spiczastouchych. Ci, którzy tak robią, często wpadają w wir wojen i podboju, żądając zwrotu ziem, które kiedyś należały do nas. Takie próby z góry skazane są na klęskę. Aha, znowu Corleone. Pomóż mi, zaczynam mówić jak mój kuzyn Xan. Hehe, wiadomo, o kogo chodzi. No dobrze. Wypad z baru. Cóż tu mamy jeszcze do zwiedzenia?
No, ale te ścieżki mógłby poprawić. Nie widać. Mięska zabiło. Ja jest tego zwiedzania. No ja tak trochę poszedłem na skróty, ale... Dobra, bierzemy go. No jest co przebierać, jak się sobie. No dalej, zaraz będzie już mu za ciężko. Debilowi. To mnie, chyba go zrobimy, ale nie, jeszcze jest za słaby. Masz tu. Daj jemu. Jemu. Dobrze. No niestety trzeba wyjść to za dokładnie. Co znowu? Tak, dole z tymi żółkczkami. Ależ ładnie. No, no trzeba być cierpliwym tutaj. Co tutaj, jeżeli nie mogę tego odsłonić? Jeszcze tutaj. Bez sensu. Logiczne, trzeba ich wszystkich wybić. O, jest w końcu. Myślałem. Król jaszczuro ludzie. Ludzie, co tu robicie? Jaskinia jest króla jaszczurów. Lispena moja. No, ta jaskinia zaraz będzie należeć do martwego króla jaszczurów. Chyba, że powiesz mi, co twoi ludzie robią. Dobra. Podskakuję na to, trzeba go wyrównać. W wielkim skrócie. Ale teraz to szybko i... Proszę zobaczyć, jaka różnica jest do troli. No, królu. Już cię robimy na KI, jak ja to nazywam. O co chodzi? Zwierzęca empatia. Miński bu są gotowi. Miecz Hałosiu. Mi się na miecz, jestem przy tobie jak zawsze. Póki możesz, bo ja taki dobry nie zbroja będę. Gotowa. Pozostaję gotowy. No i to powinno już wystarczyć. Nie? No. Walka była. Szarek zakończyła jego żywot. Bez jaj. Więc ten król staje się nerwowy. Nie miał przy sobie takiego fajnego. Bez sensu. Jeszcze raz. Dokładnie jak za dawnych dni. A zwykłym. Zebraliśmy wszystko z tego. Ognista kula, jakoś tam czary tego. Znowu jakiś zawodnik.